Traktora na wszelki wypadek. Nigdy nie wiadomo. Tak, tak, traktor się może przydać. Dobra, który hangar? Emor? No jeszcze chwila, przepraszam. Aha, dobrze, dobrze. Luzik, luzik. Skocz sobie coś załatwić, skocz sobie coś. Jeszcze 5 minut niestety. Ile masz? Nie, spoko, luzik. A w tym medzie to gdzie się zapisać? Już pokazuję, gdzie ty jesteś. Przy głównym panelu. O, widzę dobra, cię. Dobra, już będzie lecieć. Pokażę ci. Już widziałem. Chodź za, okay. Chodź za mną. Okay. Kaliator wyciągnięty. O tu. To jest napis insurance. Musisz dać transfer imprint. Hello, Tali, my old friend. I've come to talk with you again. Let's take this Tali for a ride. Okay. Oh, jolly Miss Tali. Okay, Wolf, jest sugestia, żebyś leciał tylko w kombinezonie. Tak, 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 tak. Jeszcze się nie rozbrałem. Tak, już się rozbieram. Okay. Przy czym oczywiście... się wstyda. Załóż hełm. Tak. Już mi to nawet Doni powtarza. Zawsze załóż hełm. Zawsze załóż hełm. Hełm ratuje życie. Ej, jak mam processing na restocku i na refuelu, to muszę poczekać po prostu. Czy mam poklikać, żeby to zniknęło? Właśnie nie, jeszcze nie. Nie zdążyłem tego kliknąć. Wyjdź z cela, wróć na fotel i zobacz, czy się zmieni. Dobra. Już zaraz. Tali Airborne. Roger. Wow, ale śmieci na zewnątrz, lol. Nawet skrzyk. Gdzie jesteś? Maltrox Arlington. Ten skradziony Idris jest nad HDMS Oparei nad Hearstonem, ale jeszcze może tam nie skaczcie. Dobra, jeszcze chwilę. Dlaczego? Jesteście bombowcami? Będziecie na tego Idrisa bomby zrzucać? Tak. Bomby zrzucać. Kurde. Nas... Aha. Poza ziemią. Okej. Okay. Z ziemią nie potrafię trafiać w ziemię jeszcze, ale okej. Okay. Okay. Tali 1, standing by. Jest bezpośrednio na Oparei. Już masz namierzony ten skok na Oparei? Tak. Dobra. No jeszcze półtorej minuty. Za moment. Kuleczka, jesteś? Tak, tam siedzę, już znoszę jajka. Czekałem, tylko że on miał problemy z kompem. To lecieliśmy na tej samej prędkości, więc powinno nas razem puścić. W jakim składzie lecimy, słuchajcie? Powiedzcie, jakie statki mamy po kolei. Tali, Eclipse, Harbinger i to, co ty wyciągasz. O cholera, to niezbyt silna ekipa, szczerze mówiąc. No. Możemy wziąć Hammerheada. Wy zaczniecie, my skończymy. I tak. Harbinger i ja, czyli Redeemer, pierwsza rzecz, zabić obstawę, czyli myśliwce. Pytanie, udostępni mi ktoś questa? A, oczywiście, jeszcze raz. Już. Widzisz, R. Dobra, it is stolen by coś tam. Tak jest. Ekipa Czmok.
kieruje Harbingerem. Ja kieruję Harbingerem. Ernie, tak, dobra. Ernie i ja najpierw myśliwce. W ten sposób otwieramy okno dla torpedowców. Gdzie to kurwa jest? Nie mogę tego. Pamiętaj, krążysz wokół tego Idrisa, wiesz. Widzę. Altrox Arlington. On nas zje po prostu, jeśli nie będziemy krążyć. Tak. Tak, on ma na dziobie. On ma na dziobie potężne działo rozmiaru 10. Masz expedited delivery do najbliższego ośrodka zdrowia wtedy. Okej. Okay. Brzmi jak świetna zabawa. Sergiu, ty ciągniesz, czy ja ciągnę, bo ja już kurde nie wiem. Hangar 7, Wilson. Nie. U mnie jesteś pokazany i Ernie się ładuje i przestaje, ładuje i przestaje. Ja już skaczę do oparej HDMS, już pod tego gościa skaczę. Nie skacz. Jeszcze nie. Hangar 7, Wilson. Bo jeszcze poczekaj na chwileczkę, zaraz będziemy startować. Ja jestem na OM-ie chyba 6. Okej. Okay. Okay. Wilson, słyszysz? Tak, słyszę. Hangar 7. Jestem za tobą. Przyjąłem. Spoko. Bardzo dobry moment przed skokiem. I czekaj, patrzę, czym cię skanują. Co to jest, kurwa? Zapraszam cię za sobą, po drabince na górę i dalej ci powiem, jak wsiąść do wieżyczki. Wiem, już pamiętam. Byliśmy na zasadku. Dobra, to do górnej. Dobrze. Cię zapraszam. Czyli tutaj z tyłu. I klikasz ten mały ekranik z subsufitem. Będziesz Ernie oznaczał cela, czy mam mu wybierać po prostu jak leci? Będziemy brali tego, który będzie na dziobie. Będziemy się fokusować na... Dobra, tej... czyli ja będę na dziób zawsze, tak? Na myślowce, no. Jak wejdziesz w walkę z Idrisem, nie ma znaczenia, gdzie w niego strzelać. Tak, ale wiesz, chodzi o myśliwce na początku. Pytanie moje brzmi, czy trzymać rakiety na Idris? Rakiety tak. Trzymasz na walkę, jak my wejdziemy do akcji, bo musimy zrobić kooperację taką, że ty odpalasz rakietę, czekamy, Idris wystrzeli wszystko, co ma wystrzelić jako przeciwśrodki, i my w tym czasie odpalamy torpedy. Okej, okay, ja też mam torpedy. Tylko w ten sposób możemy go jakkolwiek uszkodzić, tak poważniej. Tak, masz torpedy piątki. Okej, okay. Jesteśmy wystartowani. I my jesteśmy zespulowani z Sergiulem, gotowi. Dobra. No, ja mam stalkery piątki. Spuluję. Wilson, wciśnij ready. X i Q, wiesz, wieżyczce, żeby mieć Giro i tamte inne. Co tam? Włącz Tureta, sprawdź, czy działa. Inaczej się bym mógł zespulować. Dobra, jesteśmy gotowi. Ready check! Czekaj, moment, nie doklikłem. Lepiej mieć po 50, czy dać sobie trochę na front tego? A nie, ty mówisz, że dupa najbardziej obrywa. Czemu one się nie... Pantery się nie odświeżają? To są balistyki? Nie. Nie, odświeżają. Przeklikaj, włącz, wyłącz tureta, nie wiem. Kurna, znowu zabawa będzie. No właśnie robię to samo. Okej, okay, jestem zespolowany. Wszyscy gotowi do skoku? Gotowi. No ja jestem wcelowany na Oprey. Ja będę musiał wyłączać i wyłączać. Timer skoczył już. Tam na miejsce? Jestem w skoku. Dobra, skaczamy. Dobra. Ja mam podświetlenie, Sergio, jak tylko zobaczę, co się dzieje z Aimora, to skaczemy też. Mam nadzieję, no fajnie to będzie zrobione. Chyba, że się całe szczęście nie będzie noc, czyli... Okej. Na razie zero kontaktu. Dotarliśmy. Tak, oni doszli. My też. Dobra, skaczemy. Skok w drodze. Przyjąłem. Tak.
Freelancer Mask to jest co? To jest jakiś gracz. Jakiś gracz. Będzie miał firework. Freelancer Max jakiś tam jest. Tak. A już trochę na... Z drugiej strony nas pociągnęło. Tam jest Aymor. Jestem. Dobra. Gdzie jest Aymor? Uważaj, żebyśmy się nie zderzyli. Odbijam w prawo po wyjściu. My też od innej strony podlecieliśmy. Tak, jesteś z mojej prawej chyba. A my jesteśmy z waszej lewej. No właśnie. No. Czekamy czy podlatujemy? Dobra, to podlatujemy. Aymor, tarcze ci spadają. Tak. Próbuję sobie ustawić ekrany i mi przypadkiem złapało nie to, co trzeba. Kontakt jest coś? Jest Promethean. Tak, to jest Crusader, Mercury Star Runner. Max walimy w niego? Stolen Idris. Dobra, to podlutujcie. Jeszcze chwilę muszę podładować tarczę, bo mi się wyłączył staty przez chwilę. Mercury Star Runner to jest ten Promethean. Dobra. Widzę, są myśliwce. Widolok. Dobra, to tarczę masz na ten? F5-7 włączyłeś? Nie. Straciłem jeszcze raz? Tak, teraz nie mogę. Wcześniej mogłem, teraz nie mogę. Dobra, mam lock. O kurde, ile ich jest? Cel. Dustin Umbral na nich leci. Jedynka. Philip G's, ten naprzeciwko nas. Się na kogo naptawiasz? Bierzemy kogo? Tutaj na dole są ziomeczki. Wolfson, Philip G's. Baloguna. Dawaj, Baloguna ciśniemy. Baloguna, dobra. O, znikł. Następny. Amber jakiś. Jun Balogun jest 8,5 km stąd. Nie widzę go. 7 km. 7,6. Manewruje, jest na kuleczkę i na Erniego ustawione. Tak. Co? Jest idris? Manewruj teraz. Jak jest poza zasięgiem, to odpuszczaj. Jest znowu. Rakiety w nas cisnęły. Dobra, na kogo cel, bo nie wiem co walić teraz. Który jest następny? Ja rozumiem, że na dzioby najlepiej się nastawić i będę tam blisko, tak? Tak jest. On zwiększa... Dawaj, Balogun jest za nami. Jest pionowo do góry ustawiony, leci do góry. To on nam rakietę wysłał. Tak, to jest fregata. O, świetra, przeleciał. Ale dostał mocno. Pięknie. Bardzo ładnie. Minus. Co zostało? Bukanier na mnie. Dobra, Balogun nie żyje. Następny. Pięknijmy ich na wszelki wypadek. Ten tutaj, tak? Tam jest Idris, to nie. Pójta, to nie, dobra. Idris jest ustawiony nosem w dół. On coś chyba atakuje tam. Tam pewnie... Ty... Pięknie. No. Proszę, nie widać żadnych targetów. Dobra, został Idris. Tylko? Mam wrażenie, że tak, nic więcej nie widzę. Dobra, Ernie, słuchaj teraz dokładnie. Namierz go jedną rakietą i odpal w niego rakietę. No to muszę podlecieć troszeczkę. Jak zobaczysz, że wystrzelił pary, mów do nas, ja wtedy odpalam torpedę. Sergio, chcesz pierwszy zaczynać, czy ja mam zaczynać? Idris. No po jednej, ja nie będę dwóch odpalał. Uwaga, agruje się. Celuję w kogoś, nie wiem w kogo. Poszła rakieta. Okej, widzisz flary? Nie widzę flar. Czekamy na flary.
Okej. Dostał rakietą. Olał flary. Są flary czy nie? Olał flary, dostał rakietą. Ja nic nie widzę, żadnych flar. Druga. Znowu dostał rakietą. On olewa te rakiety. Nie ma żadnych flar. Jednego zobaczymy. Dobra, ja też walnę od niego rakietą. Spalam jedną torpedę. Odpalam rakietę. Erni, podnieś nosa trochę, dobra. Ja patrzę, czy ją flary dostał. Też. Znowu dostał ty, no. Puszczam więcej rakiet. Nie strzelaj, dużo nie strzelaj, pojedynczo. Dobra. Torpeda w drodze. Nie. Poszła. Dostał rakietę tą torpedą? Tak. Tak, dostał. Nie, torpeda jest cały czas w drodze. Torpeda w drodze, nie widzę dystansu do niego, nie widzę dystansu do torpedy. Oberwał. Pięknie wszystkimi. Oberwał. Dobra, fire at will. Okej. Okay. Strapuję w prawo. Cały czas w drodze jest ta torpeda. Poszła druga. Miała. Tu drugą puścił. Dobra, moje rakiety też lecą. Jeszcze poszła torpedę. Nie wiem, co się stało z moją. Nie widziałem eksplozji. Minęła go. Drugi seeker poszedł. Minęła. Zawraca. Puścił Noisa chyba. Jak wy to widzicie, to ja nie wiem. Ja jestem bardzo blisko niego po prostu. Jego oberwał. On wylądował na ziemi, słuchajcie. Genial. Tak. Trzymaj ogień. On od tego jest. Tak działa, to jest jego metoda. Dobra, podlatujemy do Idris. Lecą pięknie cały czas jeszcze, także... Widzę, leci do niego. No, wal tak. Do niego kuleczkę. Big D. Coś mu prysnęło. Dobra, fire. Jak się skończy amunicja... Zmieniam. To zmienisz wieżyczkę. Już zmieniam. A, już się wyczerpała? Tak. Nie stój tak w miejscu. On leci. Oj, ale wygląda jakby stał. Skakuje do drugiej. Przyjąłem. Dobra, ja muszę odświeżyć panterki. Jestem na 15 klikach. 14 klików. 12 klików. Przygotowuję się. Cały czas do niego coś leci, ale nie uderza w niego. My tam go prujemy równo. My nic nie robimy dla niego właściwie, obraca robimy, się uwaga. Robimy, bo tylna tarcza już mu się kończy. To właśnie może mu tą tylną tarczę, wiesz, byśmy... Właśnie Aymor, tylna tarcza Aymor. Dokładnie, tylna tarczę. Myśmy ją już prawie skończyli, tą tylną tarczę. No, ona się odświeża zaraz szybko. Dobra, muszę odświeżyć się. Obraca się, uważaj. Odwraca się. Uciekaj od dziobu. Ja mam desync, nie widzę w ogóle, co się dzieje. On leci w waszą stronę, chłopaki. Leci na wasze torpedy. Dobra, weszła. Weszła torpeda. Dymi. Ja nie wiem, co się dzieje. Minęła go, a nie dostał. Oberwał ostro. Dajesz. Rozpada się. Nie wiem, ja strzeliłem następną, nie wiem, co się z nią dzieje, bo mam za duże dosenki. Atakuje nas. Dobra. Widzę. Weszła! Nie, minęła go. A nie! Weszła. No my go okładamy. Oj, nie wiem, ja nie mogę nic zrobić, mam desk. Aymor na linii strzału, uważaj, wali w nas. Schodzę. On nie ma z tyłu tarczy. Całe tarcze naprzód. Chill down. Tak, tylna tarcza spadła. Dobra. Przełożyłem całą tylnią tarczę naprzód. Ja nie wiem, mi się torpedy nie chcą przeładować, w ogóle nie wiem, co się dzieje.
Seriul mi wleciał pod ciałka. Poszła moja torpeta następna, lol, nie wiem jakim cudem. Nie wiem co się dzieje w ogóle. Trochę oddalę się, żeby móc do niego wejść rakietami. Odpalam cztery rakiety. Nie wiem, ja straciłem kontakt, w ogóle nie wiem co się dzieje tutaj. A co to leci? Moje rakiety. Nie mogę się przestawić na moje drugie torpedy w ogóle. Uwaga, przednia tarcza dostaje Ernie. Widzę, widzę, jeszcze wytrzyma. Ci jak tam grzmocą tymi gatlingami, to jest szok. No tylko ziu. Damy. Dobra, wszystkie rakiety poszły, zbliżam się. Zwiększam dystans. Oj, bardzo dostaliśmy, uciekam. Czekam, aż mi się przestawi na te moje drugie torpedy, na razie nie ma. Koniec zamo. Jesteśmy, dobra, wejdź w takim razie na wieżyczkę pod dziobem. To jest chyba moje stanowisko na lewo ode mnie, albo na prawo, za moim siedzeniem, za siedzeniem pilota. Dobrze. Sprawdź. Jedno jest ogonowe, drugie jest dziobowe. Daj na tarczę na maksa. O, ja wpadam w korkociąg. Ulf, zorientuj się, czy jesteś na działku ogonowym, czy na dziobowym. Jesteś w stanie to zrobić? Ale on jest czerwony, to jest dla mnie niesamowite, że on jeszcze żyje. Nic, on więcej wytrzyma. Strega. Dobra, bo tarczy mamy już gotowe, tak? Tak jest, podlatuję z powrotem. Wale. Zdeszmy się. Ja tak trawersuję z lewej na prawą za jego burtą. Kurde, budują się oczne. Pod ostrzałem. Bulson, jesteś już... Już wiesz, gdzie jesteś? Znaczy jestem przy tych siedzeniach za tobą od razu. Tak, który... tak. Wybierz jedno z nich. Niestety nie pamiętam, które z nich operuje dziobowym działkiem. Okay. Zaeksperymentuj i sprawdź, czy dobrze. Jesteś na ogonie, czy na dziobie. Musisz włączyć, a później zrobić Enter Remote Turret. To jest twardy. Ale pewnie ładnie wybucha. Nie wiem, ja mam kompletny desync. Nie mogę z siedzenia wyjść, nic nie mogę zrobić, przestawić. Oj, uważaj tarczę, para, uciekaj. Dobra, to nie jest ta. Zmieniam. Dobra. No to już jeszcze raz. To powiedz mi przedtem. Stojąc na wprost do ciebie, ta po prawej to jest tynia. To po prawej to jest która? To z tylnia. A, dobra, tak myślałem. Czyli lewa jest przed nią. Ale na. Dobra, już widzę, że jesteś w niej. No, tymi działkami to podejrzewam, że możesz walić na oślep do niego. Ja? No. No nie wiem, czy tak na oślep, ale tak za... No tak, dupę, tak. Walimy w dupę. Ale weź w dupę, to trzeba na dupę się nastawić, no bo w dziób to trzeba by być frontem do działek, tak? Tych najgorszych. Zmarować działko. Jak sytuacja łupca? Albo 7 od siebie. Słyszę, że włączyłeś. Dobra, tak jest, super. Target lock. Super. HDMS którykolwiek. No to tak, nad Oprey. No to ląduj tam. To jeśli go przytrzymacie, to ja mogę po rakiety polecieć z powrotem. Oko, spoko, spoko. Tylko nie chcę... Jesteśmy pazerni. Tylko nie chcę minąć momentu wybuchu, cholera. No. I know what you mean. On już jest na bardzo bordowym kanałze.
On padł na ziemię u mnie, a ja na Imora streamie widzę, że walczył w powietrzu, nie? I coś mu odpadło. Odpadł mu jakiś człon. Ostro się odgryza, ale zaczyna dymić. Super. Szkoda, że nie, że odłączyłem tą piątkę armata. Czym jest skład combat rating? Ja mam bardzo blisko twarz do szyby kokpitu. Jak to oddalić? Masz śledzenie ruchu głowy? F wciśnij, może ci się odteguje. Nie. Super, czekamy z utęsknieniem. Coś do nas jeszcze leci. Ja nie mogę strzelać. Boże. Bal w niego. Twardy. Super. Witamy. Kogo on właśnie wali teraz, bo nasze tarcze są nieruszane, to wszystko Weimora leci? Próbuję w nas, ale cały czas w was? A to uniki robisz, tak? Strzelaj w Weimora. Ale mówię, weszło. Wow. Ostatni strzał, pięknie. Ale łupło. Ale pieprznęło. Tak. Goodbye. Wyszedł. No, teraz powiem wam tak, że on jeszcze żyje. Odleciały mu te części. Wiecie mi, ile pracy dostać. Nie użył trytytek. Szczerze mówiąc, nie wiem, co dostaliśmy. Nie patrzyłem. No mnie się jeszcze w ogóle nie skończyła, cały czas trwa, nie? Dobra. Gdzie tu można wylądować? Na Operej. Gdzie jest Operej? O. Mam 5 minut tego disconnecta, teraz wyszedłem z fotela, jak próbowałem przyłączyć. Gdzie te? Tutaj. O, widzę. Ciekawe. To jest prawdziwy wrak, słuchajcie. Zrobiliśmy super wrak, teraz słomiarze mogą przystąpić do... A słuchajcie, a czy przypadkiem tam nie ma załogantów w środku? Właśnie. Nie. Właśnie. On jest pusty, szkoda. Ale ja bym się przyjrzał. Wiecie co, ja bym... No to chodźcie, pochodzimy po nim. Chodzimy, zaczynamy. Jak już go upolowaliśmy, bardzo ładną akcją. No. A no tak, a ty to strzelasz? Go zdenerwowało. Okej. Ja się kręcę. Wybucha ciągle. Idę mu się przyjrzeć. Cały czas bum bum robi. Czyli... Ernie, gdzie ty tam polazłeś na sam przód, kurde. Ale słuchajcie, jak on fajnie wybucha jeszcze. No.